To będzie bardzo dobry dzień, kolejny wspaniały dzień, kolejna wspaniała energia i kolejne wspaniałe 3 minuty. Dziś o braniu na siebie odpowiedzialności, bo my kobiety tak bardzo lubimy na siebie brać odpowiedzialność. I my tak sobie bierzemy, jak jeszcze mamy trochę wolnego czasu, to bierzemy obowiązków, zadań i tego wszystkiego. No, oczywiście, że dajemy radę, ponieważ jesteśmy mistrzyniami logistyki, więc ogarniamy to wszystko, 1500 rzeczy, ale w pewnym momencie jesteśmy po prostu bardzo, bardzo zmęczone. I chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć historię, bo to jest tak, jak z pewnym mężczyzną, który szedł przez korytarz, był szefem działu. I on idzie sobie przez korytarz, no i nagle do niego wychodzi pracownik, mówi: szefie, kopiarka się zepsuła. No a szef mówi: no dobra, no to się tym zajmę. No i w tym momencie na ramię wskoczyła mu małpka. Idzie dalej przez korytarz, wychodzi kolejny pracownik, mówi: szefie, słuchaj, taka pilna sprawa, nie mogę sobie tutaj poradzić z tym raportem, czy szef mógłby coś tutaj doradzić? No szef mówi: no okej, dobra, to za chwilę się tym zajmę. No i druga małpka wskoczyła mu na drugie ramię. No i tak idzie przez korytarz, idzie i z każdego biura ktoś wychodzi i tą małpkę mu dorzuca, czyli on ma tych małpek na tych ramionach już całą masę. I on po prostu zachodzi, jego biuro jest na końcu korytarza i zachodzi na ten koniec korytarza i już tych małpek ma tyle na swoich plecach, że ledwo może to unieść. I po prostu siada padnięty, przytłoczony tymi małpkami na plecach i na ramionach i nie jest w stanie tak właściwie nic zrobić. A co powinien zrobić? Powinien zrobić następującą rzecz. Kiedy wychodzi na korytarz, kiedy wychodzi pierwszy pracownik i wrzuca mu tą małpkę, czyli mówi: szefie, zepsuła się kopiarka, i w tym momencie wrzuca mu małpeczkę na ramię, to szef powinien zapytać: okej, zepsuła się, co ty możesz z tym zrobić? I małpkę wziąć i przerzucić na niego. Jak idzie, przychodzi drugi, który mówi, że raport sobie nie radzi, że coś się dzieje. Tak, super, biorę małpkę, oddaję i pytam się: a co ty możesz zrobić? I zauważcie, to jest metoda na niebranie na siebie małpek. Czyli pamiętajcie o tym, żeby nie brać wszystkich małpek, które nam wrzucą na nasze ramiona, ale żeby tych małpek się pozbywać. Czyli jeżeli tylko jest możliwość, to oddajemy zadania, zrzucamy te małpki ze swoich pleców. Życzę Wam, żebyście nie były przytłoczone małpkami, żebyście potrafiły te małpki odrzucać i oddawać. Miłego dnia życzę.